Przedstawię Wam testy funkcjonalności naszego organizmu. Co za tym idzie? Dowiecie się, z czym macie problem, na czym musicie skupić w pierwszej kolejności uwagę, tak aby wykonywać prawidłowo następne ćwiczenia i w jak najlepszej Waszej kondycji. Także zapraszam! Pierwszy test jest to test Thomasa. Sprawdzamy napięcie mięśni zginaczy bioder, biodrowo-lędźwiowy i prosty uda. Jeśli Wasze udo jest napięte do góry, to wtedy mięsień biodrowo-lędźwiowy trzeba rozciągać, rolować. A jeżeli udo w dół, to wszystko jest ok. A jak łydka jest w górze prosta, napięta, to mięsień prosty uda. Drugi test jest to test na staw skokowy. Tutaj właśnie robimy odległość na pięść z kciukiem. Prawidłowa to jest właśnie jak dotykają kolana, tak jak na obrazku. A jeżeli nie damy rady w ten sposób, to po prostu nasze przysiady, wykroki będą bardzo utrudnione i nieprawidłowe. Kolejnym ćwiczeniem jest wykrok i tutaj sprawdzamy mobilność naszego pośladkowego średniego. Częste błędy to właśnie zapadanie kolan do środka, przez co obrywają nasze wiązania krzyżowe. W tym też możemy ocenić naszą stabilizację ciała. Kolejnym jest test e-grafka i tutaj właśnie sprawdzamy mobilność głowy długiej tricepsa. To od góry właśnie ta ręka jest za to odpowiedzialna, a od dołu mobilność mięśni naramiennych ręki. I właśnie jeżeli mamy z tym problem, to musimy właśnie pracować nad rozciąganiem i mobilizacją. Kolejny test jest to test sięgania ponad głowę. Tutaj właśnie ważne jest, aby trzymać odpowiednio odcinek lędźwiowy do ściany. Ręce mają być przyklejone i szurać mają właśnie wzdłuż ciała i ściany. Nie mogą być odrywane, gdyż to jest właśnie nieprawidłowa. Tutaj pogłębiamy odcinek lędźwiowy, lordozę i przez to właśnie test stania może Wam pokazać bardzo wiele, ponieważ widzimy, czy pozycja kręgosłupa jest neutralna, jak stoją stopy, jak szyja się sprawuje. Tak jak widzicie na obrazku, tu nieprawidłowe, szyja wysunięta w przód, przygarbione, barki zrotowane do środka, stopy na zewnątrz. To jest nieprawidłowe. Chodzenie dużo też Wam może powiedzieć właśnie, jak chodzimy, jak ustawiamy stopy, czy kolana idą do środka, czy na zewnątrz, jak prowadzimy głowę, odcinek szyjny. Ostatnim testem będzie test na mięśnie głębokie brzucha, czyli tutaj właśnie wkładamy rękę pod odcinek lędźwiowy po to, by mieć kontrolę, czy nam się on odkleja i wtedy będziemy wiedzieli, czy musimy właśnie wzmocnić te mięśnie dzięki takiemu testowi. Można, aby nogi nie dotykały właśnie podłogi, lekko oderwane od niej. Na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę łapki w górę i zostawcie znak po sobie.
A osobom, którym by się przydał ten materiał, to zachęcam do udostępniania i widzimy się w kolejnym. Dzięki, na razie!